Witamy Was, kochani, ponownie. Cześć, cześć, cześć. My z Hej, my witam. z Danusią pijemy kaweczkę. Ja Witamy też się mam kawką kaweczkę. Popołudniową z Joszulką. Z Joszulką. Joszulka, napijesz się kawki? No. Joszuleczka jest z nami. Dostała przed chwilą super karmę. Pan Mięsko. Pan Mięsko, oczywiście, no. Tradycyjnie. Pan Mięsko. A my co, tradycyjnie żeśmy się przygotowali elegancko i mamy Ludwika. Tutaj Danusia coś na ten temat więcej powie. No bo Ludwika poleciła nam Katarina. Katarina, tak, pozdrawiamy Cię, Kasiu, serdecznie. Pokazujemy, żeśmy kupili. Tak, Kasia kazała kupić, to kupiliśmy. Kasia kazała kupić, kupiliśmy, testujemy, jest elegancko. Testujemy, przetestowałam, jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajny. I ładnie pachnie. No, ładnie pachnie, proszę. W ogóle Ludwik nam tak do gustu przypadnie. Tak. Po tych kostkach do. Tak. Kapsułki do zmywarki. Bardzo fajne. I teraz ten płyn do mycia szyb. Bardzo niedrogi. Pachnie cytrynowo. Słuchajcie, no, niedrogi. No, bo na rynku nie mają. No, w miarę. Nie mają oczywiście bardzo tanio. Bo wiecie, że dzisiaj tanio to nie jest tanio. No, ale tutaj jest w miarę taka fajna cena przystępna, że można sobie kupić. Smug nie pozostawia, dobrze myje. A zapach jaki? Cytrynowy, bardzo cytrynowy, przyjemny. No. Także, to jest wiadomo, z alkoholem, ale no, właśnie ta cytryna fajnie. To przybliżam, ktoś może sobie klatkę stop zrobić, proszę bardzo. I tak żeśmy kupili, byliśmy właśnie na zakupach. Jak widzieliście, to takie drobne zakupy. Tu mogę Wam ja powiedzieć, polecić, bo Nivea była zawsze z nami, nie? Z każdym Polakiem właściwie. Pewnie. Nivea w naszym kraju od wielu, wielu lat, odkąd się pamięta, sięgnie pamięcią, zawsze była Nivea i brawo dla Nivei, bo robi bardzo dobre produkty. Jest jeszcze taki produkt, wiecie, mleczko po goleniu. Ja się już nie golę, za pół roku się nie golę, nie? Bo ja się strzygę tylko maszyneczką. Ale jak się ktoś goli, któryś z panów, to polecam, bo to mleczko jest bardzo dobre, bez alkoholu, nie szczypie, dobrze się wchłania w skórę, nawet jak jest skóra taka ciepła, rozgrzana, to zaraz po myciu, po goleniu, to mleczko A jest... tak, jest taka seria kosmetyków z Nivea, że rzeczywiście są sensitive, czyli takie delikatniejsze dla delikatnej skóry wrażliwej. Dla wrażliwej skóry, dziękuję. Ja też mam Nivea. No i tutaj Nivea jest, proszę bardzo, Danusia też ma. Ten żelek, to się nie wypowiadam, bo ja go nie używałem. Danusia używała. No ładnie pachnie, ładnie pachnie, fajnie nawilża skórę. No. Ja jestem zadowolona. A ten też bardzo ładnie męsko. No, pachnie. Bardzo fajny zapaszek jest, elegancki jest zapaszek. Żebyś tak się dało jeszcze dać powąchać. No, dać powąchać przez ten. Może kiedyś będzie taka technologia. Nie ma co mówić, że niemożliwe. A zobacz jeszcze ten, czy ci się podoba zapach. Ten wącham pierwszy raz. O kurczę. Ale wiesz, tak jakby mydełko DAW. Tak? No, kremowe. No, taki moc... z kremem Nivea właśnie. No. Bo taki bardziej tak mi jakoś w pierwszych tych. Tutaj też dla panów polecam, bo jest bardzo dobry. Ja już kończę jedną Niveę i zaczynam następną. Bo wiecie co? Nie wiem, być może tajemnica tkwi w konsystencji płynu. Tego podprysznic, żelku. Bo na przykład Nivea to ma bardzo dużą tubę. To jest, zaraz Wam powiemy, ile tutaj tego jest. Zobaczymy, proszę bardzo. 500 ml. To jest pół litra płynu. No i tego tak i tutaj tak samo. I tego płynu jest naprawdę dużo. I ja mam odnoszę takie wrażenie, ostatnio żeśmy korzystali z czego? Z Adidasa, nie? Kupiłeś mi takiego żółtego Adidasa. Nie najeżdżam na firmy, od razu zaznaczam, bo ja lubię produkty od Adidasa. Ale wiecie... Na gąbkę, wiadomo, to się leje tak na oko, naciska się buteleczkę, kilka dni i nie było. Bo ten Adidas to wydaje mi się, że był taki za rzadki po prostu. Właśnie. I tutaj mi się wydaje, że tu jest sekret i sekret sprzedażowy. Nivea na pewno odnotowywuje, że jest wzrost sprzedaży, dlatego że to jest i jest i jest. Ten żel bez przerwy się, człowiek codziennie bierze prysznic i ten żel jest. Co do tego żelu, to ten w tej chwili, co pokazuję, jeszcze nie używałem, bo zapach jest bardzo dobry. Używałem też takiej samej, tylko że... Jeszcze, wiesz co, pamiętasz, miałeś taki z... Taki zielony. Ojej, no ja też zapomniałem teraz nazwy. No. Ale też Nivea. No, Nivea. Z aloesem? Nie, z aloesem. Może za chwilę nam się przypomni. Może nam się przypomni. To wiecie co, też bardzo dobry zapach i nawilża skórę bardzo fajnie.
i ten zapach się długo utrzymuje. Nie wiem, czy ktoś stosuje z panów dezodorant zaraz po myciu, bo wiecie, no nie musi być oczywiście zawsze Nivea, prawda? Ja używam również i Nivei w tej chwili, mam dezodorant Nivea, ale ja zaraz po prysznicu nie używam dezodorantu, zwłaszcza na wieczór. Jak się kładę spać, biorę prysznic po całym dniu, to nie używam dezodorantu. I muszę wam powiedzieć, że bardzo intensywny zapach jest tej Nivei, z tej serii, z tych buteleczek. Już wiem. Ten zielony miałeś taki, z olejem z nasion konopi. Z nasion konopi. No, to znaczy, ja się boję trochę wymawiać to słowo o konopiach, dlatego że wiecie, no, te algorytmy są tak teraz przyciśnięte na maks, że wyłapują każde słowo, ale mam nadzieję, że mnie nie przyblokują. Także taka króciutka prezentacja właśnie tych produktów. My chwalimy, wam polecamy. Wiemy, że wam się podobały również książki, które żeśmy polecali, które sobie kupiła sama Kajusia, wybrała. No to wiecie, to jak wam się to podoba, to my będziemy takie co jakiś czas robić polecajki. I ułatwimy może komuś wybór, po prostu wybór produktu. I jeszcze a propos książek, Tomek wspomniał o tych książeczkach, które Kaja sobie ostatnio kupowała. Uzbierała serię taką, czyli Żenujące życie Lottie Brooks. O, właśnie ona to bardzo lubi. I właśnie to była jej pierwsza książka z tej serii. Mm-hmm. Bardzo fajnie pokazane problemy takich dziewczynek właśnie w wieku Kai. No, 10-11 lat, kochani, jak macie dzieci, polecamy bardzo. Sposób. Tak. Pokażę jedną stronę. I tu Kajusia nam zaprezentuje. Proszę bardzo, pełne skupienie. Bo Kajusia już zna tą książkę, ale ty szybko czytasz, Kajusia. O, tutaj pokazujemy. I ktoś, kogo interesuje, proszę... Klatkę stop. A tutaj chodzi o... No, tak. No. Co jeszcze jest? Aha. Tu jest jeszcze coś. Ojej. No i to taki właśnie w taki humorystyczny sposób przedstawiają autorzy książki. No i na pewno zaciekawia te dziewczynki. Dziewczynki, w wieku Kai. Nawet zobaczcie. 9+. Właśnie. Książka jest przeznaczona 9+. A tutaj fajnie się zaczyna, że Lottie ma 11 lat i 9 miesięcy. Także... Teraz ma 12. No, 12 teraz no. Już ma no. 12, no bo no. Przeszłaś dalej, tak? Do... Mhm. To w tamtych kolejnych. Tomu. Także kochani, jeśli chcecie, żeby na pewne takie trudne nawet tematy, gdzie pewno nie uczą w szkołach, w tak humorystyczny sposób, jak autor książki pokazuje, to warto kupić swoim córkom, swoim synom tą książeczkę. Bo Kajusia bardzo lubi. To jest autorka. Zrobimy zbliżenie. No, bardzo sympatyczna pani. A ja teraz ją widzę pierwszy raz. Jakoś nie widziałem wcześniej. No, także klateczka stop, streszczenie jest. Tom drugi, towarzyskie przypały Lottie Brooks. I wiesz co, kochanie, może byśmy pokazali, co ja chciałem powiedzieć, może byśmy pokazali, powiedzieli raczej, gdzie myśmy je kupili, bo ludzie się pytają. Pamiętasz, Kajusia? Wszystkie były w Empiku kupione, tak? Wiesz co, Kajuniu? Bo jedną chyba część dostałaś od babci i dziadka, prawda? Z innej i z jakiejś tam księgi. To akurat było kupowane na Allegro, wiesz? Na Allegro. 44,90. Można na Allegro, można w Empiku, ale wiesz co, Kajuniu? Cena na Allegro nie była akurat ta, tylko była niższa. Była niższa. Z tego co wiem, na to w Empiku jest najdrożej. Mhm. Ale można też dostać w tej książce, prawda? I w taniej książce, w sklepie, jeśli ktoś ma taką... Albo w świecie książki. Właśnie, w świecie książki. No, tu jeszcze mamy jedną, zobaczcie ile tego Kajusia nakupiła. Kajusia sobie za uzbierane pieniążki kupiła. Także Kajusia jest bardzo w porządku dziewczynka. Tak, na to sobie właśnie przeznacza pieniądze. A ta jest z Empiku właśnie. Chelsea Hartwell i ta jest za 39,90. 39,90, no ale tutaj już jest oprawka zupełnie inna. Wklejka. No. Mhm. Taka, no, wiecie, tutaj widzę sobie pozaznaczałaś no. Stronę. No, Kajusia sobie już tutaj pozaznaczała. Ja to już przeczytałam. Tak, Tom, już wiem, że przeczytałaś. A to są te, co ty robisz, prawda? Bo ty takie zakładki sobie sama robisz przecież. Nie? To są zwykłe znaczniki z Pepko. Aha, a te takie większe to też robiłeś, zdaje się.
O. No takie zakładki robiłaś też no. sobie większe, kolorowe. To robi Kajusia, proszę bardzo. Tam sobie zaznaczyłam to uważaj. Warto pokazać, zobaczcie. To już rysowała Kajusia. Bardzo ładnie. I wesoło. Druga A i druga strona, o sorry, nie wiedziałem. I druga strona, proszę bardzo. I jeszcze... To ty już jesteś na takich dalekich stronach? Wow. No, i to już trzeci tom zaczęła czytać. Trzeci tom, no to idziesz normalnie jak żużlowiec. A w tym roku będzie czwarty tom i piąty tom. Mhm. No. A Kajusia dzisiaj jest w koszulce nowej, tej co ostatnio. A właśnie, no popatrzcie jak ją Kajusia polubiała. O, to jest właśnie ta nowa koszulka. Bardzo dobrze jej w niej. No i tutaj jest właśnie, tak zobaczcie, pewne problemy są przedstawione w taki humorystyczny sposób. Klatka stop i możecie sobie poczytać. No. Także wszystkie mamy, które mają dzieci w podobnym wieku, zachęcamy właśnie. No, tu pokazujemy autorkę. No, bardzo ładne wydanie. I taka twardsza obwoluta jest. Fajnie, fajnie. Wydawnictwo Young. No. Czyli dla młodych pewnie, tak? Takie Young. Specjalnie. No i tutaj jest aż trzy tomy. Wow. Trylogia Lato, no. którą mam. No to bardzo Także fajnie. Zachęcamy, kochani, na pewno wasze dzieci również będą zadowolone. Wszystko jest na czasie. No, każdemu pisane jest love story. Ja idę jeść obiad. No, smacznego. A Kajusia poszła jeść obiad. Tak? Kajusia poszła jeść obiad, także... Dzisiaj ma kurczaka i... Ty co, proponujemy bardziej na Allegro, nie? Bo będzie taniej. Na Allegro albo właśnie w świecie książki. Albo w świecie książki, no. Ja też kiedyś należałem do świata książki. Też, tylko wiecie, do świata książki należałem bardzo długo, chwaliłem sobie, bo książki były w twardej i w miękkiej oprawie, z obwolutą lub bez, nawet były szyte i klejone, znaczy szyte były, tak. Bo naprawdę niektóre wydania były super. Tylko wiecie, co mnie wkurzało, że przesyłali mi książkę sezonu. Czy ja zamawiałem, czy nie zamawiałem, książka sezonu, jada na ryby, no i koniec. No i ja musiałem to przyjąć. Później nie przyjmowałem i złożyłem rezygnację ze świata książki. Ale to, o czym ja mówię, to mówię o czasach początek lat 90. To tak, do nich należało. Jeszcze nam przyniosła. O, jeszcze coś mamy. Jeszcze będziemy. Wow! Nie, no to już jest... Ostatnio to pokazywaliśmy, prawda? Tak. Te trzy. A te też chyba, no nie? To już pokazywaliśmy widzom. Tak, to żeśmy pokazywali widzom, to sobie tutaj Kajusia tylko pokazuje, jak ułożyła wszystko. Ale jeszcze nie zaczęłaś czytać tych, prawda? Tych chyba nie. Kończysz tą z tych... Lottie Brooks. Z tej Lottie. No. Także, kochani, nie rezygnujcie, nie mówcie, że chyba dzieci nie, bo jeśli lubią czytać, są zainteresowane nawet czytaniem i nie próbowały jeszcze, to na pewno będą czytać, bo Kajusia to normalnie mul książkowy. No, czyta takie ilości, słuchajcie, to sobie kupiła, nie? Jeszcze nie czytała. Tam zaczęła, już ma trzy tomy i tutaj jeszcze jedna książka, też nowiusienika. Tak, z tym, że to już jest bardziej... LGBT, można tak powiedzieć, ale to też bardzo fajna lektura, uczy o tolerancji. No. Tam pierwszy to akurat jest Kingi książka. Ale ja ją... No. Też ją chcesz przeczytać? A to jest dla twojego wieku, myślisz? Tak. Tak? Tak. 11, no tak jak widzicie tutaj, no, chłopak spotyka chłopaka, zaprzyjaźniają się, zakochują się. Wiecie, myślę, że to też powinni i młodzież nawet poczytać, żeby ten umysł był otwarty. Bo nie żyjemy w średniowieczu, że się pali na stosach kogoś, tylko żyjemy w XXI wieku i powinniśmy mieć umysły. No i w PRL nie żyjemy, tak. I przede wszystkim bądźmy tolerancyjni, wyrozumiani. Wyrozumiani dla innych, bądźmy oczywiście. Ludźmi. Bądźmy ludźmi, nie bądźmy jakimiś automatami. Także, kochani, my kończymy miłym akcentem książek. A nie, jeszcze mam unboxing paczki, tak, nie? Tak, jeszcze mamy paczkę. Bardzo, bardzo. Bo bym zapomniał, przepraszam bardzo. To akurat, wiecie, moje kosmetyki. No, to akurat tutaj oddaję głos Danusi, bo ja się na tym nie znam, ale może któraś z pań... Tutaj musimy się wspomóc. Lekko. Do tego zadania będzie potrzebny nam. Tak jest. Kosa. No jest taki jeden youtuber, co otwiera katanon. Ciach. Paczki. Tak? No. Czekaj, jeszcze tutaj muszę troszkę naciąć.
O, może będzie już łatwiej. Tak jest. Bardzo skromny. Paczuszka. Tada! Unboxing. Skromny, ale bardzo interesujący. Zabezpieczenie jest. No, lubimy takie, prawda? Lektura jest. Czy tam w ogóle coś jest? Czy tu w ogóle coś jest? Nie! Jest. Wow! Dwie rzeczy. Tusz. Taki sobie wziąłam z Eveline. Jeszcze go chyba nie miałam. A tą firmę bardzo lubię. O, szczoteczka taka. Mhm. Wydaje się być fajna. Że będzie fajnie roz... Mhm. Czekaj, szczoteczkę to tak wzdłuż. O, nie... i pokażmy, bo chyba nie było widać. Nie było? Poczekaj. O. Mhm. Ja przykryję, bo kamerka ostrzy tło. O, widzicie? Teraz widać dokładnie. Dobra. To mamy to i mamy oczywiście mój ulubiony od kilku lat, od wielu lat można powiedzieć. No, od wielu lat. Ja już rozpoznaję. No. Mhm. Także wszystkie panie, klatka stop i teraz sobie poczytać. Tak, bo ja kompletnie się na tym nie znam, to oddaję. W międzyczasie różnych próbowałam, ale zawsze wracam do tego. No. Zawsze ten mi najbardziej jednak odpowiada. No i tyle, kochani. Przekazaliśmy kilka takich pożytecznych rzeczy co do kosmetyków. Wiecie, wszystko jest sprawą gustu, ale my wam chcemy ułatwić po prostu zakup. I przypomnijmy, że wszystkie produkty, które dzisiaj żeśmy kupili, pokazali, to kupiliśmy za własne pieniądze. Nie mamy w ogóle do czynienia z Ludwikiem. Żaden przedstawiciel tej firmy się do nas nie zgłosił i nie mówimy tego, co musimy, tylko mówimy to, co chcemy. No. Jeszcze wiecie co? Chciałam wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za miłe komentarze tutaj w moim kierunku. No właśnie. Tych komentarzy jest zawsze trochę, także jestem wam bardzo wdzięczna. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Ja również dziękuję. Wam bardzo dziękuję. Tak. Kajusia chce popcorn. Popcorn. No to będziemy robić popcorn. No to cześć. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa. Co tam, Joszuleczka? Wąchamy selfie sticka. Witam po południu. Po tym nagraniu, cośmy wcześniej robili. Ze mną jest tutaj taka fajna, bardzo fajna dziewczynka. Nie? To jest bardzo fajna dziewczynka. Borderek. Kochani, chmurki idą. Chłodno się zrobiło troszeczkę. Ale to nic. Kwiatuszki rosną, bo podlewam. Ten mi się najbardziej rozrósł. O. No duży taki, nie? I tutaj też taka duża jest dziewczyneczka fajna. No, bardzo fajna dziewczynka. Au. A co? Au, a co? No o tobie mówię. No, kochani, także z Joszulką sobie siedzimy na balkoniku. Być może będzie deszcz i bardzo bym tego chciał, żeby był deszcz. Dlatego, że susza jest niesamowita. Niesamowita jest susza i boję się, że znowu będzie wszystko drogie. I tak już jest wszystko drogie. Kochani, co do tych książek, to naprawdę polecam. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni, bo no, te książki są, tak jak widzieliście, z przeznaczeniem do określonego wieku dziecka. I z tego, co wiem, to są takie, że tak powiem, na czasie. Dla 11-latek, dla 10-latek książki. A nawet jeszcze młodszy, bo tam było, zdaje się, plus 9. Także to są książki na czasie, bardzo fajne. Dzieci lubią w tym przedziale wiekowym te książki. Kajusia już jedną skończyła, tą, którą mówiła tam na filmie. To 473 strony. I przed chwilą nam pokazywała, że jedną już kończy, bo widzę, że ma takie zakładeczki porobione. Ona sobie albo zakładki kupuje, a jak ma ochotę, to sobie robi sama zakładki. To widzieliście również na wideo. To pomyślcie o tym. Książka porusza naprawdę bardzo takie trudne tematy, jak żeśmy wcześniej mówili, ale w taki sposób humorystyczny. Także dziecko się dowiaduje powolutku, stopniowo oczywiście o pewnych rzeczach. Dzięki tej książce. Super, po prostu super pomysł. Gratulacje dla autora tej książki, bo naprawdę pomysł wyjątkowy. A my sobie tak posiedzimy troszeczkę na balkoniku, później może jakiś mały spacer przed tym deszczem, żeby zdążyć. No i niedługo już zaraz piąteczek, piątunio. Także będzie fajnie. Weekendik też trzeba jakoś zaplanować. Oby tylko pogoda dopisała. Znaczy wiecie, ja w sensie mówiąc, żeby pogoda dopisała, to ja mam na myśli taką pogodę jak w tej chwili. Lekko pochmurno. O! Moja widownia gdzieś tam jest. Na tej drugiej tui. No i z gniazdka tak. Nie wiem, czy słyszycie, to cukrówki tak. O, teraz było słychać. I tam mama i tata siedzą, bo młode mają i
i widzę, że się tam na gniazdku przewracają z boku na bok. No, cieszę się, bo to fajnie wygląda. To wam już kiedyś pokazywałem. Udało mi się akurat pokazać, jak jeden z gołębi tam właśnie z tych tojów wylatywał. No, to taka moja stała publika. Czy nagrywam, czy nie, to oni są. No, a co do pogody, no to nie, właśnie ja lubię taką pogodę, jak jest w tej chwili. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno w sam raz. W ogóle dla mnie, wiecie, temperatura na przykład 23 stopnie, 20... Oj, Joszuleczko, chcesz wyjść? Chce Joszuleczka wyjść? O, Joszuleczko chce wyjść. To ją muszę wypuścić. No, to leć sobie. No, leć. Leć, dziewczynko. No. Joszuleczka już sobie poszło. Wypuściłem ją. Także, kochani, dla mnie taka temperatura jak najbardziej jest elegancka, bo ja upałów nie znoszę. Może będę jakimś dziwolągiem, ale ja na przykład się nie lubię również opalać. Nie lubię się wygrzewać na tej plaży. No nie lubię. Lubię wszystkie pory roku, wszystkie mi odpowiadają, mimo że to wiadomo, czasami te pory roku, to wiecie, są czasami tylko dwie albo trzy, a czasami często bywa tak, że dwie, szybko lato mija, zaraz jest zimno. Więc korzystajcie i korzystajcie też mądrze, kochani. Chcę o tym przypominać, bo no już za parę dni będzie koniec szkoły, zaczną się wakacje. Ja nie mówię, żeby wszyscy oglądali, bo oglądalność wtedy jest no słaba. Słaba jest oglądalność. Ale po to są wakacje, żeby nie oglądać, tylko żeby aktywnie wypoczywać. I fajnie, że jest taka moda, tylko żeby wypoczywać bezpiecznie, żeby nie wskakiwać do tej wody, jak nie znamy dna, jak nie znamy w ogóle jakiegoś jeziora, rozlewiska. No i co najważniejsze, no nie pić tego alkoholu nad wodą, no nie ulegać tym kampaniom piwowarskim, które takie głupie reklamy opłacają, bo dla mnie to są głupie reklamy i młodzież pije piwo, pali ognisko, jedzą sobie tam coś i wypijają piwo i później wskakują do wody. Nie wiem, dlaczego się ktoś na to godzi, żeby takie reklamy były. Mnie się takie reklamy nie podobają. Nie jestem jakimś, wiecie, ja to zawsze podkreślam, żeby nie było niedomówień, bo różni ile ludzi, tyle opinii, tyle charakterów. To chciałbym zawsze, żeby te moje materiały były jasne, zrozumiałe dla wszystkich. Nie jestem jakimś wrogiem alkoholu, sam bym się od czasu do czasu napił jakieś na przykład wiśnióweczki, czy fajnej takiej domowej roboty na spirytusie. Czemu nie? Każdemu wolno, dorosłemu. Ale wiecie, no, żeby się nie upijać i żeby później nie wskakiwać do wody. Żeby nie jeździć po pijaku samochodem. Żeby nie wsiadać w ogóle do tego samochodu. Żeby się obudzić taką po prostu świadomość w społeczeństwie, że nie ma co gadać, że na bocznych nie stoją. Chciałbym, żeby to się zmieniło, bo wiecie, aż żal się słucha tych wiadomości. Kurczę, ostatnio słyszałem, że znowu jakiś pijany kierowca spowodował wypadek, właściwie karambol, na pewno słyszeliście. I też ktoś znowu nie żyje i nie żyje dziecko przez 14-letnie dziecko nie żyje przez pijanego kierowcę. Głośno było o tym, TVN pokazywał. Bardzo lubię tą stację oglądać. No żal. Żal po prostu, wiecie, tak sobie to jak człowiek siądzie i pomyśli o tym, co czuje matka i ojciec. No, chować dziewczynę czy chłopaka 14 lat i jakiś bydlak za przeproszeniem pijany rozjedzie dziecko, no i coś okropnego. Dlatego mówię, mówmy, my, youtuberzy, mówmy o tym dużo, głośno, mówmy często, powtarzajmy to aż do znudzenia. Może by to coś zrobiło, bo wiecie, ja sam nie zrobię nic. Ja mam za malutkie zasięgi i maciupeńkie konto. Kanał jest bardzo malutki. Chciałbym, żeby się w to włączyli również inni youtuberzy. I Gabrysia o tym wspominała, to się bardzo cieszę, że taką akcję razem podejmiemy. Może ktoś jeszcze do nas dołączy, do tego hasła bezpieczne wakacje, zero picia alkoholu nad wodą i zero jeżdżenia po pijaku samochodem. Może to coś się zrobi głośno o tym. I zrobimy wspólnie coś fajnego, coś dobrego. Bo naprawdę, jak się słucha takie rzeczy, to nie wiem, jak wy to odbieracie. Czy wam jest to obojętne, czy jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. No mnie nie jest obojętne. Dlatego mi zależy na tym, żeby zmienić tą
ten sposób myślenia, wiecie, no, ile razy się słyszało, że to dobra, jedź, bo na bocznych nie stoją. No przecież to jest taka głupota, że się normalnie słuchać tego nie da. Mówcie, edukujcie tych, co potrzeba, przypominajcie, żeby były te wakacje naprawdę bezpieczne i wam też życzę oczywiście jak najbardziej bezpiecznych wakacji, żebyście przywieźli z wakacji dużo radości, dużo fotek, dużo filmików wspólnych w jakichś fajnych miejscach, żeby było wesoło, żebyście nie przywieźli smutku, płaczu i traumy przez całe życie. Także zero alkoholu, zero brawury, a będzie dobrze. No i nie wskakiwać oczywiście do wody, jak nie znamy dna. No, najlepiej się kąpać gdzieś w kąpieliskach, rozlewiskach, gdzie jest ratownik, gdzie dno jest sprawdzone, wiemy co tam jest i możemy sobie wtedy do wody bezpiecznie skakać, jeśli umiemy oczywiście to robić i umiemy pływać. O. No i nie jesteśmy po alkoholu, nie? No. Także kończę, kochani, mam nadzieję, że ten materiał wam się będzie podobał. Zbliża się piąteczek, piątunio, to humorki są i będzie bardzo fajnie. My się też szykujemy na jakiś bardzo fajny teraz seans filmowy, a niedługo ma być Outlander, także jak będzie tylko te dwa sezony dodatkowo, bo długo nie było, przez wirusa, przez różne inne rzeczy. Wiem, że się twórca filmu tego serialu jednak zebrał do kupy, będą seriale. To na pewno wam o tym powiem. Czekam na powiadomienie z Netflixa, że jest Outlander. Polecam. Kto nie oglądał, niech oglądnie wszystkie sezony, bo jest po prostu super, bardzo super film. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję wam za subskrypcje, bo ich przybyło. I witam oczywiście nowych widzów, bo ich również przybyło. Dziękuję bardzo.